Witamy serdecznie, kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf. Ja jestem Barolek. I dzisiaj opowiemy Wam o grze The Initiative autorstwa znanego autora, Cory Konieczka, znanego z takich gier jak Battlestar Galactica, Posiadło Szaleństwa, Star Wars, Rebelia, czy też Zakazane Gwiazdy, gdzie był współautorem. Takie kosmiczne gry lubi w sumie. No, Twilight Imperium również jest na pudełku wymieniony, także dosyć znany w świecie planszówkowym autor. Sprawdźcie go koniecznie. No. I stworzył coś takiego jak grę The Initiative. W grze wcielamy się w czterech nastolatków, powiedzmy, którzy znajdują grę. Planszową. I w nią grają. Takie trochę Jumanji. Takie trochę Jumanji, dokładnie. Cała gra jest przedstawiona w formie takiego guidebooka, gdzie mamy komiks. Czyli mamy, będzie widać, mamy komiks, mamy różne strony i tam się dzieją różne wydarzenia. I my sobie ten komiks jakby w trakcie gry czytamy i rozgrywamy sobie poszczególne misje w trakcie rozgrywki. Fabularnie ciężko o tej grze będzie nam mówić, tak na początku jeszcze powiedzmy, bo to gra polega na rozwiązywaniu zagadek. Mhm. Ogólnie tutaj mogą się pojawić małe spoilery, ale będziemy się starać, żeby nic tam ważniejszego nie zdradzić, nie? Tak. Są zagadki, które musimy rozwiązać w trakcie rozgrywki i mamy cały stos jakby zakrytych kart. Sekretów, które gra nam mówi, że nie możemy ich odkrywać dopiero w momencie, kiedy nam sama jakaś inny komponent gry wskaże, że już możemy. Mamy również jakby talię misji, które przed każdą grą odkrywamy i one mówią tam, w jaki sposób musimy odkryć, ułożyć planszę i z drugiej strony co się ewentualnie dzieje. Takie rozdziały, nie? Takie rozdziały, których jest tutaj 15. Natomiast jak cała ta gra działa mechanicznie, powiedzmy? Tak, mechanicznie jest bardzo prosta, bo naprawdę jest prosta, nawet banalna. Tak, zaczynamy rozdział, czytamy co jest na rozdziale, zawsze sprawdzamy najpierw rewers. I potem, jeżeli już zapoznaliśmy się z rozdziałem, z wstępem, tam historią, gra nam mówi, że bierzemy sobie taki właśnie specjalny szyfryzator, szyfryzator i kartę tego rozdziału wkładamy tutaj tak odwrotnie, tak jak mieliśmy ten pierwszy. Mamy taką mapę, układamy według tej mapy, jak ma wyglądać mapa, wskazówki i tak dalej, niektóre tam ściany, gdzie mamy wejście, gdzie zaczynamy. I odwracamy sobie szyfryzator i to nam zawsze pokazuje, jakby co musimy zrobić, żeby tą misję wygrać. W przypadku pierwszej misji, bo to jest misja pierwsza, oczywiście nie będziemy tam spoilerować, ale to jakby zaczynacie grę i od razu domacie. Jest napisane what is the key phrase, czyli jak brzmi hasło. I jak widzicie, tu mamy takie różne symbole, może pokażę bliżej. Mamy takie różne symbole i pod każdym symbolem jest literka i po prostu my będziemy szukać tych symboli, żeby te literki odkrywać, tak jak trochę jak w kole fortuny. I jak już będziemy znali te hasło, możemy je odkryć po prostu i przeczytać, albo nie wiem, zgadnąć, tak? My zgadliśmy. To wtedy podajemy hasło, sprawdzamy, czy dobrze. Jeżeli dobrze, to wygraliśmy scenariusz. Jeżeli źle, to przegraliśmy. Chociaż nam się jeszcze nie zdarzyło. Dodamy, że pod jakby tymi znaczkami są nie tylko literki, czasem jakieś są znaczki, czasem są cyferki, tak. Więc jest tam troszkę więcej jakby opcji różnych. Znaczy, tych zagadek jest bardzo dużo, one są bardzo różne. To jest ta pierwsza podstawowa, tak? Czyli tak po prostu musimy zgadnąć literki. To, jak już mówimy, ile ich jest, dodajmy, że w całej grze jest prawie 40 różnych zagadek, więc jakby regrywalność tu jest całkiem spora w tej grze. Znaczy, regrywalność nie, bardziej różnorodność. Tak, ale też regrywalność, bo możesz 40 lat zagrać w grę i będzie każdym razem inny. A no tak, jeżeli pod tym patrzymy tak, bo jeżeli kampania jest jedna, tak? Powiedzmy. Tak, kampania jest jedna. Generalnie to jest typ gry jednorazowej. Nie jest to legacy, w sensie jakby nie niszczymy komponentów, możemy potem tą grę gdzieś odsprzedać albo dać komuś innemu do zagrania, bo sami drugi raz tą grę już nie zagramy. To jest taka gra legacy bez niszczenia, taka kampanijna, taka historia po prostu. Tak, no ale jednorazowa generalnie. A mechanicznie wygląda to tak, że właśnie jak już wiemy co musimy zrobić, wybieramy sobie jedną z czterech postaci i to jest tak fajnie na tych kartach pokazane, że właśnie to jest ten nasz nastolatek, a tu jest jego jakby postać taka klimatyczna, nie? Że tak, tu jest jakiś tam detektyw, tu jest jakiś tak szpieg, czy tam, a tu w sumie nie ma ich opcji, tak? Jakaś tam babeczka i tu też jakaś tam pani detektyw, nie? I po prostu wybieramy sobie jedną postać, każda ma swoją specjalną umiejętność oraz taki standees, tak? Taką postać tutaj fizyczną. Wybieramy postać, stawiamy ich na wejściu, dobieramy z takiej talii specjalnej cztery karty, każdy gra zaczyna z czterema kartami i zaczynamy grę. Wybieramy sobie, kto zacznie tak naprawdę
turę, bo w sumie w jednej rundzie każdy z nas zrobi po dwie akcje, ale od nas zależy, kiedy zaczniemy i to ma znaczenie. Jedną albo dwie, to zależy od nas. Tak, jedną albo dwie. I teraz tak, mamy do wyboru cztery akcje. One są tutaj rozpisane, tak, cztery akcje. I teraz tak, pierwsza akcja to jest ruch, czyli po prostu możemy się ruszyć do trzech pokojów, do trzech pól, tak, każdy pokój to jest jedno pole i możemy się po prostu do tych trzech pól ruszyć. Mhm. Żeby zrobić akcję, muszę kartę z ręki zagrać, ja mam trzy tylko, muszę zagrać kartę z ręki i położyć ją na akcji. Przy czym zależy nam na tym, żeby karty, bo karty są o wartościach od 1 do 12 w trzech kolorach. Tak, mamy kolor fioletowy, zielony i żółty, pomarańczowy, od 1 do 12. I chyba one się nie powtarzają, mi się wydaje. Nie, nie, one są niepowtarzalne, jest 36 kart, w każdym kolorze jest 12, tak? Czyli mamy 36 kart. Przy czym tak naprawdę kolory kart na początku nie mają znaczenia, one dopiero w trakcie kampanii, bardzo szybko, ale w trakcie kampanii dopiero zaczynają mieć znaczenie, więc teraz interesują nas tylko liczby i zależy nam na tym, żeby kłaść na akcję, czyli wykonując ją kładę kartę na tą akcję, żeby kłaść jak najniższe liczby, ponieważ żeby zrobić tą akcję muszę położyć kartę z liczbą wyższą od tej, która już leży, tak? Czyli jak tu położę 12, no to w zasadzie już ruchu nie możemy robić, dopóki jej nie odblokujemy. I po prostu wykonuje tą akcję, tak? Czyli ruch jest bardzo prosty, do trzech pól. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, to jest akcja Intel. Jest to akcja, gdzie również musimy położyć kartę. Natomiast ta akcja pozwala nam odkryć na naszej mapie dwa dowolne żetony wskazówek. Tych żetonów to są te takie brązowe, czyli brązowo-pomarańczowe żetony. Teczki takie? Takie teczki, które możemy sobie odkryć. I teraz, tą akcją możemy odkryć dwa żetony w jednym pomieszczeniu. Tak? Przykładowo wybieram to pomieszczenie, nie muszę w nim być, mogę to zrobić na dowolnym części mapy i odkrywam, tak? Odkrywam i rozpatruję pojedyncze. Co tutaj się nam się pojawia, to są znaczki. I teraz naszym celem jest szukanie tych znaczków, które są, znajdują się na zagadce, którą tutaj mamy, tak? Którą mamy w danej grze. I jeśli ten symbol pasuje do jednego z tych znaczków, zostawiamy go na planszy. Jeśli nie pasuje, to go odrzucamy. No bo nie będzie nam potrzebny, nie będziemy chcieli go zdobywać. Tak, nie? To znaczy, że jest on nam niepotrzebny. Czasem na niektórych ikonkach, znaczy niektórych tych wskazówkach pojawiają się jakieś ikonki. One na początku gry nie mają żadnego znaczenia. Dopiero później w trakcie rozgrywki instrukcja mówi nam, że to ma jakiś tam wpływ. Nie będziemy spoilerować, co tam się dzieje, ale generalnie one potem mają znaczenie. Mogą też pojawiać się na tych polach pułapki. Pułapki, no jest ich kilka rodzajów. Takie najważniejsze to są takie przekreślone żółte pułapki. One blokują po prostu dane akcje. Wchodzimy ją na daną akcję i w tym momencie ta dana akcja jest zablokowana. No akurat nie tą kartę wziąłem, tylko wziąłem kartę Intel, tak? Czyli jeśli zagram tutaj kartę jako akcję, w tym momencie odkrywając ten symbol, pokazuje mi, że to jest symbol przekreślony, ten, który tutaj jest, czyli ta akcja jest całkowicie zablokowana. Dopóki nie odblokujemy, nie mogę z tej akcji korzystać. Czy nikt nie może z niej korzystać. Tak. Mamy pułapki takie jak kamera, które mówią o tym, że jeśli skończymy ruch na danym polu, to musimy odrzucić kartę. Co nie jest fajne, bo tutaj karty są naszym tak jakby zasobem. I czasem też, nie? Gdy. I czasem rozgrywki. I mamy jeszcze pułapkę. O, jest jeszcze pułapka z takim dymem. Taka gazowa bomba. I one są dosyć o tyle niebezpieczne, że jeśli odkryjemy ją i jesteśmy w pomieszczeniu, to każdy gracz, który w tym pomieszczeniu jest, musi również odrzucić kartę. Więc czasem to może mocno zabolać. Mhm. No i to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o kartę Intel. W trakcie rozgrywki dochodzą nowe pułapki, ale to jakby nowe jakby te żetony wskazówek różnych kolorów. Są jeszcze czerwone, zielone i niebieskie. Ale to dopiero jakby w trakcie rozgrywki odkrywamy to, po co one są, co one robią, więc tak, tak. Tutaj no też było sporo komponentów się odkrywa właśnie w trakcie gry, tak, w trakcie kampanii. Chociaż widzimy je od początku, tak, że na przykład wiemy, że mamy takie cztery żetony, takie cztery standisy z wrogami i wiemy, że oni wejdą, ale nie wiemy kiedy, tak, na razie po prostu mamy informację, że coś takiego jest. No dobra, to była druga akcja. Trzecią akcją mamy akcję Gather, czyli akcję zbierania. I w tej akcji mogę zebrać do dwóch żetonów w pokoju, w którym jestem obecny. Przy czym mogą to być żetony odkryte, tak jak tutaj, nie wiem, w tym przypadku, a mogą być to żetony, które będę odkrywał w ciemno. To już ode mnie zależy, gdzie tam stoję i co chcę, nie? No bo jeżeli mamy żetony odkryte, które chcemy zdobywać, bo mamy tutaj literki, no to wiadomo, że tam idę, bo to nas doprowadza do zwycięstwa. Ale mogę też w ciemno, oszczędzając akcję Intelu, czyli odkrycia, i po prostu je odkrywam po kolei pojedynczo, tak? No tu mam jakąś literkę, sprawdzam, nie ma jej, więc ona była niepotrzebna.
odkrywam drugą, no i mamy akurat pułapkę, pułapka wchodzi od razu, czyli nie możemy korzystać z akcji Intelu w tym przypadku, nie? I tak naprawdę tyle. Mhm. Ważne jest to, że dopiero po wzięciu wskazówki, czyli jej zebraniu, dopiero możemy odkryć to, co się pod nią znajduje, nie? Bo samo odkrycie, że ona gdzieś jest, to nam nic nie mówi, oprócz tego, że trzeba tam iść i to wziąć. Mhm. Odkrywa się to w bardzo prosty sposób, czyli mamy takie przesuwane tutaj znaczki i po prostu jeden z nich podnosimy do góry. Akurat odkryłem takie puste, żeby nic nie pokazać, żeby nie było spoilerów, ale pod tymi znaczkami są właśnie ukryte te literki i w ten sposób, odkrywając znaczki, sobie po kolei odkrywamy te elementy. Dokładnie. Jeśli w jakimś momencie gry uważamy, że już znamy hasło, to nie musimy gry jakby dogrywać do końca, tylko stwierdzamy, ok, znamy hasło, próbujemy je zgadnąć. Mhm. I sprawdzamy, czy było dobrze, czy nie. Czy udało się, czy nie. Ale mamy jeszcze jedną akcję, akcję Regroup. Akcja ta pozwala nam odblokować któryś ze stosów. Tak, mamy akcję Regroup. I również musimy zagrać tutaj kartę, więc to jest jedyna grupa kart, których nie będziemy mogli w ogóle odblokować, ponieważ nie możemy odblokować kart z akcji, która pozwala odblokować karty. I jak to działa? Zagrywam jakąś kartę, akurat 12 to jest najgorszy przykład, bo wtedy zablokowałem całą akcję do końca gry. Ale w tym momencie, jeśli mam jakiś stos kart z daną akcją, to odblokowuję go w całości, czyli zdejmuję ewentualne żetony, które blokowały tą akcję, plus wszystkie karty odrzucam na stos kart odrzuconych. I w tym momencie ta akcja jest już znowu wolna, znowu możemy od jedynki rozpoczynać i kłaść sobie nowe karty, wykonywać akcje. Znaczy, tak naprawdę nie trzeba od jedynki, nie? Zawsze dajemy po prostu jaką chcemy kartę, tylko wiadomo, że warto jak najniższe, które się ma, nie? I to jest też tutaj warto wspomnieć, że tak naprawdę jedyną informacją, którą możemy się podzielić między sobą odnośnie tych kart na ręku, bo trzymamy je w sekrecie, a gra jest kooperacyjna, to jest to, że na przykład, nie wiem, ja mam karty, które mogę zagrać szybko, czy tam dość niskie, albo dość wysokie. Nie możemy mówić konkretnie, ja mam 12, ja mam 5. Nie, tylko mówię, a ja mam dość fajne karty, chcę zacząć szybko, albo ja nie wiem, mam wysokie karty, chcę zacząć później, nie? Zgadza się. I tak, no i tak naprawdę te 4 akcje będziemy robić. Tak jak mówiłeś, każdy z graczy może robić jedną lub dwie akcje w swojej turze i na koniec tury dobiera ze stosu do 4 kart zawsze. Nieważne ile kart zagraliśmy, to dobieramy ze stosu. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Każda z postaci ma umiejętność specjalną, która jest też akcją. I na przykład postać fioletowa, którą ja akurat powiedzmy, że gram, Jenny, ma akcję dedukcja. Ogólnie każda akcja postaci kosztuje 2 karty z ręki, które odrzucamy. Dowolne karty. Czyli oczywiście to od nas zależy, jakie odrzucamy, ale od nas to zależy. Czyli jakby one są droższe, ale też są mocniejsze, nie? I Jenny ma akcję dedukcji, która pozwala, odrzucając 2 karty na discard, pozwala mi wziąć jedną wskazówkę z pokoju, w którym jestem, i jedną z sąsiadującego. Mogą być odkryte, nieodkryte, to już ode mnie zależy, nie? Czyli taka droższa akcja, ale pozwala na trochę więcej. Tak, z innych postaci mamy Phila Johnsona, który pozwala odkrywać 3 żetony na sąsiadujących polach, więc jest to bardzo fajna, przyjemna umiejętność. Mamy Frotne Sani, która pozwala poruszać się bardzo szybko sobie albo innym postaciom, aż do 5 pól. I mamy Broka Sandersa, który po prostu pozwala nam odblokowywać stos i korzystać z niego z danych akcji, nawet jeśli są zablokowane. Więc każdy ma swoją jakąś specyficzną umiejętność i troszkę w jakiś tam sposób potrafi pomóc drużynie, kiedy ona jest gdzieś tam albo zagrożona, albo zablokowana. Tak, i to ważne, że to jest też jako akcja, nie? Czyli muszę zagrać, wykorzystać akcję, żeby skorzystać z ich umiejętności. I na koniec właśnie tury dobieram do 4 kart na rękę i gra trwa do momentu, aż nie odgadniemy zagadki, albo nie przemielimy tego stosu, no powiedzmy prawie 2 razy. Bo jeżeli stos kart się skończy, wtedy, bo wszystkie karty idą discard, czyli tutaj mam taką specjalną kartę discard pile, wtedy bierzemy te wszystkie karty z discarda plus 4 karty z zegarkami, które tutaj leżą na początku gry. I te 4 karty, dla nas ważna informacja, że 3 mają po jednym zegarku i jedna ma po 2 zegarki. Przetasowujemy cały ten discard pile łącznie z tymi kartami i ważna rzecz, te, które są na akcjach zostają, więc to trochę od nas zależy, ile tych kart będzie, bo im więcej kart jest tu, czyli mniej w discardzie, czyli większa szansa, że szybciej skończymy. No i większa szansa, że dociągniemy zegarki. Natomiast tą kartę z discarda odwracamy na drugą stronę, tak? Czyli mieliśmy tą z zegarkami, odwracamy na drugą stronę i w tym momencie nam wskazany jest warunek zakończenia gry. Tak? Porażki. No. Porażki naszej. Czyli jeśli odkryjemy 3 zegarki z tej nowej talii, którą zrobiliśmy, przy czym tak jak Bartek pokazywał, jedna karta ma 2 zegarki, więc jak ona wejdzie, to już jest bardzo ciężko, to wtedy gra się automatycznie kończy. Przegrywamy i mamy totalny game over.
tu mamy, nie? Gdy wyciągniemy tą kartę i tą, no jest przegrana nasza, nie? Przy czym tu jest też taki, powiedzmy, pomoc dla graczy, że jak ja skończę turę i dajmy na to, zostały mi dwie karty na ręku, to mogę zdecydować, czy dobieram karty, czy nie, od tego drugiego etapu, jak już zegarki są w talii. I mogę na przykład, dobra, zdecyduję się, dobieram jedną, dobra, nie ma zegarka, no to jeszcze jedną. Albo dobra, zegarek, to od razu go kładę i wtedy mówię, dobra, to ja już nie dobieram. Mhm. Najwyżej strzelimy, zgadniemy hasło, nie? Więc to trochę od nas zależy, czy będziemy ryzykować odkrywanie, no ale w końcu te karty nam się skończą na rękach i będziemy musieli coś dobrać, nie? Mhm. No i w zasadzie to jest tyle. Tak mechanicznie, tak jak mówiliśmy, gra jest mega prosta. Po prostu chodzimy i odkrywamy wskazówki. Tutaj głównie zabawa jest w tych odgadywaniu zagadek i czytaniu tej fabuły, która jest no też taka dość prosta, tak? No tam te postaci grają między sobą, rozmawiają o takich casualowych rzeczach dość. I tyle, nie? Jeśli chodzi o mechanikę. No, po zakończeniu generalnie rozgrywki odczytujemy dalszy jakby fragment paragrafu, co się dzieje. Z tyłu mamy w instrukcji, czy tam w guidebooku całym opisane w ogóle, co należy zrobić przy każdym chapterze. Tak, czyli przeczytać konkretną stronę, ewentualnie po misji przeczytać inną jakąś tam stronę, więc tam fabuła nam jakby się troszkę rozwija, odkrywamy nowe sekrety, czasami sekrety są na tych kartach bezpośrednio, też się pojawiają. Mamy też achievementy, które troszkę wynikają z fabuły i tego, czy uda nam się rozwiązać jakąś tam zagadkę. I mamy, wtedy oznaczamy, czy secret jest, czy dany achievement jest odkryty, czy też nie. Tutaj jeszcze, żeby też o tych kartach sekretów powiedzieć, żeby też nie spoilerować. W tych kartach są generalnie też zagadki. Tak. Ogólnie tutaj nie tylko zagadki będą tu, ale są w wielu miejscach gry. I to jest bardzo fajne, bo to jest to czasami mobilizuje, żeby gdzieś tam poszukać, nie? Na pudełku czy w instrukcji. Albo też jest instrukcja, jak należy rozwiązać zagadkę, która może się przydać w późniejszym etapie gry. Czyli na przykład odkrywamy jakąś kartę deszyfratora, która mówi, w jaki sposób jest zagadka zakodowana i gdzieś tam w trakcie gry może się okazać, że będziemy potrzebować tej karty, żeby to rozszyfrować. Bardzo fajnie jest to pomyślane i to fajnie tutaj działa. Tak, bo to fajnie jest, bo te zagadki, część jest takich, tak jak mówiliśmy, na zasadzie nie koła fortuny, czy po prostu no, odkrycia tych żetonów, bo jedna była taka zagadka, że musieliśmy wszystkie po prostu odkryć, żeby nam wyszło hasło. Ale część jest taka właśnie nieoczywista, że gdzieś są indziej ukryte, że trzeba trochę więcej, głębiej pogrzebać, nie? Takie fajne właśnie, trochę na spryt. Dużo jest takich zagadek, jak rozwiązywaliście kiedyś, na IQ test, nie? Znaczy mensowe takie testy, tak. Z mensy, to jest właśnie gra taka, gdzie macie kupę takich różnych zagadek. Tu też się pokazuje. Czyli macie jakiś ciąg cyfr i macie zgadnąć, która będzie następna. Tak, albo tam jakieś szyfry wzorami i to są jakby, te wzory mówią o kolejności, które tam nam podpowie, jakie są literki, nie? Więc tego jest naprawdę sporo, no i to jakby tym gra żyje, tak? Bo mechanicznie sama mechanika jest bardzo prosta, ale te zagadki bardzo bardzo uprzyjemniają tę grę. Jeżeli ktoś to lubi, no to na pewno się wciągnie. Mhm. My się wciągnęliśmy, bo to są takie fajne zagadki. Chociaż dość proste na razie. Dość proste. Znaczy jeszcze całej gry nie ukończyliśmy. Pokazujemy wam gdzieś grę po 6-7 misjach. I już jakby mamy pewien obraz gry. Zwłaszcza, że żetony, które tutaj mamy, wszystkie te tych dodatkowych jakby tych clue, czyli wskazówek. Żeton wskazówek, czy też żetony właśnie takie na przykład mamy o otwieranie, zamykanie drzwi, które też się mogą w trakcie rozgrywki pojawić. To one są generalnie opisane w instrukcji. Wiemy od początku, że one się gdzieś tam pojawią w trakcie rozgrywki, ale dopiero misja nam powie, kiedy należy je położyć. Mamy też, dzisiaj mieliśmy na przykład żetony sejfów, które blokują nam dane pomieszczenie i nie możemy skanować go intelem, czyli odpowiednią akcją, ale musimy wejść do tego pomieszczenia i dopiero tam próbować się odkryć. Tak, to jest ważne, bo to nie są spoilery, bo w zasadzie wszystkie komponenty gry, które wejdą, to znamy od początku i instrukcja w zasadzie tłumaczy je od początku, tak? Tam jest, powiedzmy, coś. Powiedzmy, znaczy, od początku tam. No. Troszkę później się dowiadujecie dokładne znaczenie wszystkich komponentów, ale jakby widzicie je od razu, bo no. Macie je wyprasce, więc po prostu tak, to nie jest gra typu Legacy, gdzie są pudełeczka i odkrywamy te pudełeczka, nie? Więc to, ale one też tam nie są jakieś tam najważniejsze, bo najwięcej się dzieje na kartach, nie? Jeśli chodzi o wskazówki i tak dalej. Tak, no i to jest gra generalnie dedykowana dla fanów rozwiązywania zagadek. W całej grze jest, tak jak wspominałem, około 40 zagadek, chyba 39 dokładnie. 15 jest takich z misji, potem są jeszcze po 8 różnych typów, które można rozgrywać jakby samodzielnie. Tam zagadki z literkami, zagadki z cyferkami, takich unikatowych 8, z każdej z tego rodzaju jest. Więc można się tutaj fajnie pobawić i sobie te zagadki rozwiązywać. Jeśli chodzi o nasze jakby wrażenia, to ja mam takie uczucia, że ta cała plansza, ta mechanika odkrywania kart to jest taki dodatek do tego, żeby sobie zagadkę rozwiązać. Bo w sumie
to jest tylko sposób na to, żeby odkrywać poszczególne literki. A tak naprawdę samo odkrycie literek wam jeszcze nic nie daje, dopiero samo rozwiązanie tej... Znaczy nie zawsze, tu akurat no, nie zawsze, masz tak? Hasło, nie? No, tu ale często jest tak, że tu mamy jakąś odpowiedź i musimy ją wydedukować. Mhm. Na przykład jakaś tam kombinacja liczb, no i to, że odkryjemy, to jeszcze nic nam nie daje, nie? Że musimy to jeszcze pokombinować z tym, co jest tak. Też fajne. Bo czasami na przykład szybciej się uda, no, widzimy połowę już, dobra, znamy ten, jak to się mówi, schemat. Mhm. I po schemacie, dobra, nie musimy odkrywać dalej, już wiemy, nie? I ten. Ale czasami trzeba odkryć wszystkie, żeby ten schemat dopiero zobaczyć i go rozwiązać, co jest bardzo, bardzo też fajne. Tak, i gra może trwać różną długość czasu tak naprawdę. Może się skończyć 10-15 minut, bo akurat udało wam się obczaić mniej więcej jakie jest hasło, a może trwać no, pół godziny, może nawet więcej. Mhm. Do godziny raczej nie, bo to jest raczej szybka rozgrywka. Ona bardziej polega na tym, żeby szybko rozgrywać kolejne scenariusze i iść dalej. Więc jakby jest to takie dosyć szybka rozgrywka. Samo rozkładanie też jakby nie sprawia tutaj jakbyś problemów, że to one wszystkie bierzemy, tasujemy, rozkładamy na planszy. Mamy na kartach jakby rozkład tego, w jaki sposób one powinny zostać rozłożone, po prostu je rozkładamy i tam jakby nie ma żadnej rozkminy. Tak, plansza jest dwustronna, ogólnie możemy pokazać. Te dwie strony się troszeczkę różnią układem pokojów, a to też jest w instrukcji właśnie w misji pokazane, co trzeba, którą planszę z każdej korzystamy i jak rozłożyć, nie, te kafelki. Co wchodzi specjalnego, na przykład tutaj mamy, że dwa żetony ściany idą tutaj, więc mamy jakieś ogrodzone pokoje. To wszystko mamy tutaj na wstępie napisane. Mhm. Jeśli chodzi o regrywalność, to już tak zaczęliśmy też wcześniej mówić. Ta gra jest jednorazowa, jakby nie zagracie w nią drugi raz, jeśli ją ukończycie w całości. Natomiast no, tutaj jest co najmniej 40 rozgrywek, 39 dokładnie rozgrywek, które będzie można sobie rozegrać, więc mało jest gier, gdzie tyle udało nam się zagrać. Tak. To jest szybkie, więc to my tam robimy z 3-4 nawet na jedno posiedzenie, nie? Więc to szybko idzie, ale jest przyjemne, naprawdę przyjemne, fajne. Te zagadki są takie, no mówię, nie wszystkie są oczywiste. Czasami trzeba pokombinować, gdzieś poszukać, kurczę, gdzieś na krawędzi instrukcji, coś takiego, nie? No właśnie chodzi, to nie jest tylko na samej karcie, którą odkryjecie, ale też jest właśnie albo w guidebooku, gdzieś w instrukcji, gdzieś na pudełku. Generalnie takie rzeczy, no trzeba jakby domyślać się, gdzie to może być i co tam się dzieje. Tak. Jeśli chodzi o skalowalność, gra jest od 1 do 4 osób i tutaj moim zdaniem skaluje się w każdym składzie. No dobrze, ponieważ tak naprawdę czasem jest ta nasza talia, więc jeżeli gram sam, no to wiadomo, że ta talia będzie wolniej schodzić, jeżeli gram w 4 osoby, no to szybciej, ale tych akcji zrobimy ogólnie tyle samo, tak? Ogólnie łącząc ten, sumując wszystkich graczy, to zawsze mniej więcej zrobimy tyle samo akcji, no jedynie tam więcej głów jest do rozmyślania zagadek, nie? Tak, plus ewentualnie ruch, jak się rozdzielimy wszystkie na wszystkie strony, to wtedy mamy jakby, szybciej dostajemy się do różnych pokoi, tak. Natomiast grając samemu, no to wtedy musimy jakby więcej czasu poświęcić na ruch. No ale to też nie jest naprawdę jakiś overkill, bo tak naprawdę poruszamy się po kolei pokojami albo robimy intela i odkrywamy tam, gdzie chcemy tak naprawdę iść. Dokładnie, więc skalowalność jest moim zdaniem spoko. No tu jest minus taki, że gra jest w języku angielskim i trzeba znać ten język, tak? No bo zagadki są w języku angielskim, to na przykład mamy po układzie literek widać, że to będą trzy jakieś słowa i nawet jeżeli by ktoś chciał zrobić to po polsku, to nie będzie takie proste, no bo musiałby te hasła przerobić na polski i jakby trudność hasła może być różna, nie? No, bo jeżeli masz dwie literki na przykład w angielskim, bo tak jak tu widzicie na przykład, tu mamy dwa takie same symbole, czyli wiemy, że to będą dwie takie same literki, tak? Jak jest, nie wiem, właśnie w Call of Fortuny się odkrywa takie same, nie? No to już daje nam jakiś tam pogląd, nie? A w polskim rzadko się zdarza, że są dwie literki koło siebie. No, i to wiesz. N najczęściej. No. Więc ktoś musiałby mocno przerobić tę grę po polsku, nie? Żeby to miało sens. Znaczy no wszystkie znaczki przerobić, tak naprawdę od nowa całe karty ułożyć sobie symbolami, tak. Żeby to miało jakiś sens. Więc podejrzewam, że to będzie raczej po polsku to nie wyjdzie. Mhm. Ciekaw jestem, czy są jakieś inne wersje językowe. Nawet nie sprawdzaliśmy tego, szczerze mówiąc. Ale mówię, to by było dużo, dużo zachodu, nie? Trzeba by było tą grę trochę przerobić od nowa. No to jest też taki jeden z większych minusów tej gry, że no niestety tylko osoby dobrze znające angielski są w stanie sobie z nią poradzić. Aczkolwiek ten angielski jest prosty. To jest ważne, bo to nie ma takich jakichś zawiłych słów, tak? Jakiegoś starej angielszczyzny. To jest taki właśnie młodzieżowy język teraźniejszy, tak? I te hasła też na razie. Są jakieś takie
to się nie przysłowia, tylko powiedzenia. Powiedzenia takie, tak? Że po angielsku tam powiedzmy się... I feel trained to you. Tak, dokładnie. I musicie wiedzieć po polsku, co to mniej więcej znaczy, tak? Więc... No, więc to czasami się przydaje, aczkolwiek nie jest obowiązkowe, tak? Bo samo hasło powiedzmy go rozkminimy, nie? Jeśli chodzi o wykonanie gry, no to standard, że tak powiem. Mhm. Bardzo fajny jest ten gadżet z tym... Czekaj, może tak. O. Bardzo fajny jest ten gadżet z tym takim deszyfratorem, gdzie mamy sobie podnoszone te wszystkie elemenciki, możemy się tutaj bawić i odkrywać te poszczególne hasełka. Bardzo fajny pomysł. Także są tutaj pochowane różne fajne, ciekawe rzeczy. Nawet plansza wydaje się taka dosyć gruba, więc zobaczymy jak to się rozwinie dalej. No, klimat, jeśli chodzi o rysunki, to takie bardzo komiksowe. Mm-hmm. Cały, bardzo fajnie pomyślany ten cały komiks, który tutaj jest. Ten scenariusz, powiedzmy, nie? Cała historia, tak? Tu mamy, nie dość, że mamy jakby fabułę, jakąś tam się toczy, ale czasem na niektórych scenach są też poukrywane różne rzeczy, które też gdzieś tam można sobie odkryć, więc ta gra jest przepełniona generalnie zagadkami. Mm-hmm. Także jeśli lubicie zagadki, no to jest gra dla was. A my lubimy. Więc polecamy. Tak jak Wam się podobało Search for the Planet X, tak. To jeśli Wam się tamta gra mogła spodobać, to ta też powinna, bo to nie polega głównie na rozwiązywaniu zagadek. Sama mechanika poruszania się, czy tam odkrywania tych rzeczy, to jest taka dodatkowa według mnie. Natomiast całe clue tej zabawy to jest rozszyfrowywanie różnych treści, które Wam podają karty misji, a gdzie ich jest tutaj całkiem sporo. Tak, nawet na pudełku widzicie, że to jest D coś tam inicjatyw, czyli tak naprawdę nie wiemy, jaka to jest inicjatywa. No, my już wiemy. My już wiemy. I tym optymistycznym akcentem. Dziękujemy, że chcieliście obejrzeć ten filmik do końca. Mam nadzieję, że Wam się gra spodobała. Pewnie jest do kupienia jeszcze gdzieś w sklepach. A my tymczasem żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, hej.